Tutaj wasze zajebiste ciało, Pingwin.pl z tej strony po raz kolejny zapraszam bardzo do obejrzenia tego filmiku. Widzicie grę Drop Zone bronią MSR. Jest to gra, do której się włączyłem, podczas ta gra już leciała. Jak widać na dole, wynik był tragiczny dla mojej drużyny. Czy uda nam się tam mecz jeszcze wygrać, czy nie, to się okaże. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przejdźmy do powagi, bądźmy poważni i tak dalej. Sorry wielkie, że nie wgrywałem teraz cały tydzień nic. Nie mam po prostu czasu. Miałem tutaj trochę do roboty w domu, miałem najwięcej roboty to miałem przy komputerze, że tak powiem. Tworzenia intra, tam szykuję się jeszcze do zrobienia montażu, raz montażu klanowego, raz montażu tylko mojego, że tak powiem. Jednak zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu. A co do intra, to i tak jeszcze, czy naszej zaraz wrócę. U mnie zmieniły się jeszcze plany, co chodzą o Black Ops 2. Miałem jechać we wtorek o godzinie 10 odebrać tą grę z GameStopu. Nie podobało mi się to od początku, nie podobało mi się to już od samego początku. O, tak miało być. Dopiero o 10 odebrać tą grę. No i całe szczęście, jak już mówiłem, plan się zmienił. Dowiedziałem się, szkoda, że tak późno, ale na szczęście się dowiedziałem, że tutaj w centrum handlowym, w takim bardzo dużym centrum handlowym, będzie bardzo, bardzo wielka impreza organizowana od Treyarch. Będą tam producenci gry, będą twórcy i tak dalej. Będzie facet, który tutaj tą niemiecką wersję tej gry, że tak powiem, dubbingował. Więc będzie ciekawie. Od godziny 10 wieczorem będzie już można grać w tą grę, co najlepsze. Bardzo, bardzo fajnie. Do tego po prostu od godziny 12 będzie szło grę zakupić. Jak to będzie się okaże, ma być bardzo, bardzo wiele ludzi, do kilku tysięcy lekko, więc zobaczymy jak to będzie. Jak już mówiłem tam w filmikach wcześniejszych, że będę nagrywał po prostu jak tam jadę odebrać tą grę, to więc będziecie widzieć jak to wyglądała ta impreza. Mają być darmowe prezenty, co najbardziej mnie oczywiście cieszy, jakieś tam wisiorki, srorki, smycze i tak dalej z Black Ops 2. Bardzo mi się to podoba już. Co za darmo, wszystko biorę. Więc jak już mówiłem, będę robić ten filmik jak tam dojeżdżam, jak to potem, jak już kupię, to będę robił drugi filmik w domu, jak to rozpakowuję, no i potem będzie trzeci filmik, jak tworzę pierwszą klasę i gram. Ale to już było. Temat, który jak już mówiłem, chcę naruszyć dzisiaj, to są intra. Dostaję coraz więcej wiadomości. Na początku myślałem, że aż tak coś źle z tym nie będzie, więc tam na początku dostałem jedną, dwie wiadomości, że mam komuś zrobić jakieś tam intro. Nie ruszyło mnie to za bardzo. Wtedy jeszcze się zastanawiałem, szczerze mówiąc, czy kiedyś by nie zrobić. Jednak z czasem coraz więcej tych wiadomości zaczyna się tutaj do mnie dochodzić. I chodzi o następującą rzecz. Sorry wielkie ludzie, ale wy sobie po prostu nie wyobrażacie, ile pracy jest takim... jest to takie intro. Tylko dla przykładu, ja teraz robiłem intro dla siebie do Black Ops 2, robiłem intro dla naszego klanu do Black Ops 2. I te intro do Black Ops 2 dla naszego klanu, to co prawda użyłem szablonu z internetu, które było już półgotowe, ja po prostu przerobiłem po swojemu i tak dalej. Bo po prostu, jak już mówiłem, nie mam za bardzo czasu teraz, więc posłużyłem się szablonem. I mimo to, samo renderowanie tego filmiku, same renderowanie tej animacji, że tak powiem, to jeszcze nie żadne efekty, ani cała reszta, tylko same renderowanie animacji trwało tutaj 9 godzin. Ja nie jestem teraz na swoim komputerze, ja jestem na komputerze mojej mamy, jest to laptop, a laptopy nie służą, nie należą do najszybszych sprzętów na tym świecie. Chociaż jest to bardzo, bardzo dobry laptop, jednak sobie z takimi rzeczami to już nie bardzo daje radę. Do tego jeszcze wchodzi cała ogólna przeróbka. Samo tworzenie animacji, teraz jakieś powiedzmy nowe intro, samo stworzenie tej animacji 3D zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Żeby to dobrze wyglądało, ustawienia kamery, ustawienia tych napisów 3D i to, i tamto, i sramto. Potem ustawienia kolorów, to nie jest to samo co Photoshop, co Paint i cała reszta tych programów, że po prostu bierze się żółtą farbę, kleks na to coś, co się tam chce pomalować i gotowe. Nie, tak nie ma. Tutaj jednak jest to 3D, światło jest 3D i wszystko i tak dalej, i te farby trzeba tak jakby ustawiać pod cień, pod światło, zmieniać odblask, bo za bardzo światło odbija to i tamto. Jest bardzo, bardzo dużo kombinowania z tym. Chociaż to teraz opowiadam, tak dobrze wiem, że nie potraficie sobie w 100% wyobrazić, ile to naprawdę pracy jest. Na pewno są tysiące ludzi, którzy potrafią to o wiele szybciej robić niż ja.
Jednak ja do tych ludzi nie należę, u mnie to bardzo długo zajmuje. Jak mówiłem, samo renderowanie przykładowo tego intra do Black Ops 2 na nasz klanowy kanał zajmowało 9 godzin, więc takie intro stworzenie to jest minimum jeden dzień, bo wiadomo, jeszcze podczas dnia się robi inne rzeczy, to czy to kupa, czy papieros, czy obiad, czy nie wiem, się wykąpać. Nie ma się, nie wiem, 18 godzin dziennie, żeby robić dla jakiegoś kogoś sobie po prostu intro. Ale nie jestem taki. Nie jestem Żydem, więc pomyślałem sobie tak, bo rozumiem to, jeżeli ktoś chce intro, bo nie potrafi zrobić to i tamto. Ja potrafię, ja odkąd mam, nie wiem, 9 czy 10 lat, miałem już komputer, od samego początku wolałem się takimi rzeczami zajmować niż na przykład graniem w jakieś gry. Co ja wiadomo, każdy grał, ale bardzo lubiłem już wtedy takimi rzeczami zajmować. I jeśli umiem, to do czego mam się nie podzielić? Jednak przez to, że to jest tyle pracy i przez to, że tyle już tych wiadomości doszło, nie ma nic za darmo. Więc wymyśliłem, będzie coś w stylu konkursu. To znaczy po prostu ja tam zrobię jakiś konkurs, tym bardziej, że ja nie mam jakichś tylu pieniędzy, żeby robić nagrody, nie wiem, typu PS3 lub Xbox. Więc pomyślałem, tym bardziej, że tyle ludzi chce mieć ode mnie intro zrobione i tak dalej, to będzie po prostu oto konkurs i ten, kto sobie tak jakby więcej pracy włoży w to, w ten udział do tego konkursu, ten takie intro dostanie. Proste jak but. Jak już mówiłem, za darmo nie ma nic. Następny punkt, który chciałem poruszyć, jest to ta seria, którą robię na moim kanale, Wasza klasa. Grałem tą klasą, co sobie Loka.pl zażyczył, tą tarczą i tym nożem do rzucania. Powiedziałem, że nagram drugi filmik, gdzie lepiej poszło. Filmików nagrałem mi to nie jeden. Problem jest taki, że żaden nie był tak dobrze pozytywny, że tak powiem. Żeby to pokazać, pierwszy już tak zbłaźniłem, że tak powiem, tą klasą. I powiedziałem w tym filmiku, że drugi będzie lepszy, więc chcę dotrzymać po prostu słowa. Nie chodzi o to, że chcę pokazać jakiś zajebisty wynik, tylko po prostu chcę dotrzymać teraz słowa. Bo jeśli powiem, że powiedziałem, że nagram drugi filmik z o wiele lepszym wynikiem, a gram filmik z takim samym, to według mnie to nie jest dotrzymanie słowa. Więc postaram się, ale może to potrwać, dlatego że nie umiem po prostu tarczą grać. Nie mam zielonego pojęcia, jak podejść do tej tarczy, więc tutaj prośba do Was, do tych, co grali już tą klasą, co się znają na tej klasie. Cieszyłbym się bardzo, gdybyście mi napisali w komentarzach po prostu jakieś, że tak powiem, wskazówki, jakbym mógł lepiej tą tarczą zagrać, bo jednak dobrze mi to nie poszło. Do tego jeszcze dostałem wiadomość od FunkyPay, że mam wbić mi głowiec na Team Deathmatch bronią AA-12 z tumikiem. To będzie też bardzo ciekawe, jestem bardzo, bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Ponieważ nienawidzę znowu shotgunów, macie akurat taki zajebisty gust co do klasy z robieniami. Robicie mi to bardzo, bardzo ciężko, ale zobaczymy. Filmik się skończył, więc zrzucę na szybko jeszcze jakiegoś suchara. Na mszę w niedzielę przychodzi pijak i mówi: zapraszam wszystkich na zajebistą imprezkę u mnie w domu. Zdziwiony ksiądz wykłania się z konfesjonału. Jak się tak na niego patrzy: a ty, Zoro, jak się wysrasz, to też przyjdź. No i w tym miejscu dzięki wielkie, zapraszam do paluchowania, do komentowania, do subskrypcji i zapraszam na następny raz. Dzięki wielkie!